Witam serdecznie wszystkich na mojej prelekcji pod tytułem Projekt Arowana. Próba rozmnożenia dzikiej arowany w akwarium. Na początku powiem kilka słów o gatunkach, o rodzajach arowan. Wiemy, że w Ameryce Południowej występuje arowana srebrna, którą będę tutaj omawiał. Występuje też arowana czarna. W Azji mamy trzy odmiany, czerwoną, złotą i zieloną. Tak samo występują dwa gatunki arowan w Australii, plus jakby tak powiedzieć pośrednia między Azją a Australią jeszcze jeden gatunek, który tak naprawdę niedawno został odkryty. Kilka słów o arowanie. Arowana srebrna występuje tak naprawdę w całej rzece Amazonce, od Brazylii po Kolumbię, po Peru. Występuje też w dopływach takich jak Oyapock, Orinoco. Jest to ryba dorastająca do już znacznych rozmiarów, do 120 cm, osiąga też 6 kg wagi. Może żyć nawet 20 lat przy zachowaniu odpowiednich warunków. Powiem tak, skąd się wziął pomysł na sam projekt arowana? Pomysł ten kiełkował w mojej głowie od ponad 15 lat, kiedy po raz pierwszy nabyliśmy tą rybę, która pojawiła się w naszym akwarium. Wtedy to była ryba, która miała 20 parę centymetrów, dorosła nam do ponad 60, ale tak naprawdę nie myśleliśmy na ten temat, że będziemy gdzieś kiedyś próbować tą rybę rozmnożyć, ale w ubiegłym roku dane nam było odwiedzić Peru. Tam właśnie na targowiskach można było zobaczyć, właśnie tak jak na tych zdjęciach jest, piękne arowany, które są w Peru zjadane. I w tym momencie też pomyślałem, że może byłoby coś warto zrobić, żeby tą rybę postarać się rozmnożyć ją w naszych warunkach. Wiemy dobrze, że tą rybę rozmnażają w basenach Azjacie, ale nie doczytałem tak, żeby komuś się to udało gdzieś tam w Europie, więc to był jakiś tam instynkt, impuls, żeby postarać się ją spróbować rozmnożyć. Drugim takim impulsem było, że tak naprawdę tych ryb na targowiskach można spotkać bardzo, bardzo, bardzo dużo. Dopiero w tym tygodniu udało mi się odnaleźć opracowanie, które tak naprawdę liczące ponad 100 stron, przygotowane przez Instytut Amazonii, opracowane przez Kolumbijczyków i Peruwiańczyków, w których szacunkowa ilość odławianych tych ryb wynosi w niektórych latach prawie milion osobników, czyli to jest bardzo, bardzo duże. Te populacje są bardzo gdzieś tam odławiane. Drugim czynnikiem, jakby, który odławia czy eliminuje te ryby z ich naturalnego środowiska, są ptaki. To jest drugi czynnik po czynniku ludzkim. Tak mniej więcej wygląda nad rzeką Ucayali targowisko. Tutaj widzimy duży statek, który dowozi też ryby, płynąc od Iquitos do Pucallpy. Tutaj też rybacy odławiają inne gatunki. Później dodatkowo jako bonus pokażę krótkie filmiki o arapaimach. Jest to ryba, która jest chroniona z jednej strony w Peru, a z drugiej strony niestety jest zabijana, ponieważ sprzedaż mięsa z jednej ryby ma równowartość najniższej pensji krajowej, jaka jest w Peru, to jest około 900 soli. To są zdjęcia, które dostałem od Piotra Stolca z wyprawy z 2017 roku. Oni akurat byli w Iquitos. My byliśmy w Pucallpie, im było dane zobaczyć na żywo arowany.
przygotowanie do projektu. Jeszcze impulsem, żeby cokolwiek zrobić, żeby zrealizować taki projekt, było to, że 4 lata temu powstał nasz nowy zbiornik. Zbiornik, który jest jak na warunki domowe, jest dość spory, bo ma ponad 4,20 m długości, metr szerokości 85 wysokości. Pierwszym czynnikiem to było się pozbycie mojej dotychczasowej obsady i to trwało u mnie dość długo, ponieważ my ryby, które mamy gdzieś tam w swoich akwariach, trzymamy dość długo. Te ryby są po 8, 10 do 12 lat. Tak było też w przypadku Cichlamsoma festa czy Parachromis dovi. Kiedy mi udało się znaleźć odpowiednie domy dla tych ryb, wtedy mogłem zacząć przygotowania do realizacji projektu, czyli najpierw do przygotowania zbiornika, do wyczyszczenia, do lekkiej zmiany aranżacji. Później trzeba było jeszcze pewne rzeczy, tak jak mówię, pozmieniać, dostosować też pod nowy zakup, nowe ryby. Trzeba było też dopasować parametry wody. Tutaj duży ukłon w stosunku do firmy Zoofocus, do firmy Seaheim. Nasza woda w moim mieście niestety ma parametry fatalne, stąd też zakup filtra odwróconej osmozy, bez którego pewnie ten projekt nie mógłby powstać, zasilenia tej wody w odpowiednie minerały, doprowadzanie jej do odpowiednich parametrów. Pokrótce powiem, bo to też jest dość ciekawe, nasz zbiornik nie ma żadnego sampa, nie ma filtru zewnętrznych, oparty jest na 6 filtrach firmy Juwel, po 3 z każdej strony, ogrzewanie podłogowe, bo to wyszło jakby nie patrzeć najtaniej, mogłem to podłączyć pod centralne ogrzewanie. Przy realizacji tego zbiornika na etapie już projektowania wiedziałem, że te rurki będą wklejone, będą jakby pociągnięte pod centralne ogrzewanie. Temperaturę, którą ja utrzymuję w tym akwarium, to jest na poziomie 28 do 9 stopni. Arowany mogą przybywać też woda, które mają 30, nawet do 32 stopni. Tym bardziej, że amplituda temperatur w naturze jest dość spora, bo od 23 w górę, więc tutaj nie ma jakby problemu z temperaturą. Ja mówię, staram się, żeby ta temperatura była plus minus stopień, góra do 2 stopni. Tutaj może ja najpierw też wyjdę na chwilę z prezentacji, puszczę kilka filmów i powiem tak, największym problemem, który myślałem, to będzie to, że jak przywiozę te ryby. Powiem tak, że tutaj dziękuję Krzyśkowi z Płaszcz.pl, który postarał mi się zdobyć ryby z odłowu. Miałem dylemat, jak one podejdą, jak one się będą aklimatyzować, gdzie będzie największy problem, bo wiemy dobrze, że arowana przywieziona do nowego zbiornika potrafi przez kilka dni w ogóle nie podejść do jedzenia. Tutaj się okazało, że tak naprawdę... Tutaj na szczęście nie było tego problemu, ponieważ ryby przywiezione w piątek, wpuszczone w piątek do zbiornika, następnego dnia podeszły do pokarmu bez problemu. Pierwszym pokarmem były to drobne mączniki, gdzie bez najmniejszego problemu je jadły. Te ryby były w wielkości 21, tak 23 cm. Następnie dostały pokrojoną stynkę, też bez problemu jadły, więc to było dla mnie też zaskoczeniem, że ryby tak naprawdę po kilkunastu godzinach jadły ten pokarm i nie było najmniejszego problemu z aklimatyzacją ich. Co faktem jest taki, że te
ryby jedzą pokarm miękki, można powiedzieć naturalny, ale już mają problem ze zjedzeniem na przykład suszonej stynki, suszonych krewetek. Biorą do pyska, wypluwają i do tego tematu tak naprawdę nie podchodzą. Tak samo jest z suchą karmą. Do suchej karmy nie podchodzą, ale jedynym wyjątkiem, który zrobiły, był to pokarm dla dużych ryb drapieżnych Tropicala linii Softline. To był pokarm, który one naprawdę jadły. To mnie też zaskoczyło, bo ten pokarm dostały po tygodniu i one zaczęły w sposób naturalny go też jeść, więc jakby tutaj nie było problemu, co też myślałem, że w jakimś stopniu te problemy będą. Tutaj moje akwarium ma dość nieduża ilość oświetlenia. W tej części, jakby tak powiedzieć, w jednej połówce to jest tylko 8 wad, więc tutaj mają dość lekko ciemnawo. Druga strona, gdzie już jest jest roślinność, więc tam już jest to oświetlenie mocniejsze. Powiem szczerze, że warto mieć roślinność przy większej ilości ryb, bo mamy jednego osobnika, który został obity, który ma uszkodzone oko, który jest tak naprawdę ślepy na to oko. Podczas jedzenia jest poturbowany on, żeby ma tą chwilę, że może schować się w roślinności i też tak było na początku ze słabszymi osobnikami. Dostawały pożywienie, chowały się w zarośla i one spokojnie mogły tam jeść. Teraz już tego problemu nie ma. Ja zaraz też pokażę krótki film z karmienia. Powinienem go tu znaleźć. Czy to będzie ten? Tak, to już. To akurat są karmione stynką, więc... Oprócz tego, że jest to ryba bardzo, bardzo, bardzo szybka, bardzo zwinna, ona w warunkach naturalnych z tego opracowania, co mi się udało już przetłumaczyć, ona żyje w wodach na głębokości 50-80 cm. Ona wtedy się bardzo fajnie tam czuje. Według badań, które przeprowadzili Kolumbijczycy na arowanach wielkości 10 cm, które zostały gdzieś tam odłowione, to przyrost ich w ciągu 410 dni wynosił 0,4 mm dziennie, a przyrost wagi to było 0,14 g. Co jest zaskoczeniem, czego tak naprawdę jest ciężko gdzieś tam wyczytać. Wielokrotnie się spotkałem, że dojrzałość płciową osiągają po 3-4 latach. Według ich badań ryba, która osiąga wielkość 50+, jest już dojrzała płciowo, może się rozmnażać, więc to też jest zaskoczenie. Na 100% ryba 55-60 jest 100% dojrzała płciowo. Patrząc na moje ryby, tą wielkość powinny osiągnąć w ciągu 8-9 miesięcy, więc jest nadzieja, że coś zacznie się w tym momencie tutaj dziać. Tym bardziej, że były już takie małe próby tańczenia dwóch arowan, więc zobaczymy, co z tego będzie. Ja powiedziałem, moim marzeniem by było, gdyby się udało dobrać parę. Ja naprawdę nie jestem jakimś chóra optymistą, że wierzę, choć gdzieś tam pewnie tkwi we mnie to takie marzenie, żeby gdzieś może doszło do złożenia ikry. Wiemy dobrze, że tutaj inkubuje samiec, trzyma tą ikrę około 60 dni. Nawet jeżeli jest za dużo ikry, gdzieś tam pobiera samica, ale samica ją wtedy zjada, więc tutaj nic się nie, z tego nie wyrośnie. Tak jak powiedziałem, podstawowym pokarmem dla nich mogą być stynki, krewetki, świerszcze. Ze świerszczami jest o tyle problem, że niekiedy potrafią wyjść sobie z akwarium. Teoretycznie jest one przykryte, bo musi być przykryte, bo ta ryba wyskakuje gdzieś na 1,5 do 2 metrów, potrafi wyskoczyć. Bardziej jest to 1,5, gdzie ściąga sobie drobne gdzieś tam owady. Na pewno nie są to, jak to piszą w niektórych literaturach, można gdzieś tam
spotkać małe małpy, to raczej jest to niemożliwe, ale według badań opisanych przez w tym opracowaniu w żołądkach arowan można spotkać było też węże, więc dietę mają dość bardzo urozmaiconą. Ja karmię stynką, krewetkami, świerszczami, mącznikami, wcześniej też drewnojadami. Pewnie dojdą niedługo z mojej działki dżownice, więc no i tak jak powiedziałem wcześniej, jedyny pokarm, który jadł, to był pokarm Tropicala Softline, linia dla już największych drapieżników. Także pokrótce się tak one prezentują. Ten projekt przewidziałem na 3-4 lata. W ciągu 3-4 lat, a myślę, że jeżeli do czegoś ma dojść, to gdzieś ten projekt się powinien finalizować za rok, za półtora roku. Będę się starał na bieżąco, przynajmniej raz, dwa razy w miesiącu stawiać na naszą stronę na Facebooku filmy, jak te ryby się cały czas rozwijają, jak one żyją. Na razie nie ma jakby między nimi większej kłótni, oprócz tej jednej, jedynej ryby, ale ona już przyjechała słabsza. Ona już była osłabiona, ona została na samym początku gdzieś tam poturbowana, także wszystkie pozostałe ryby mają się dobrze. Na początku była taka sytuacja, że największa ryba, która była, trzymała się w jednej części akwarium, pozostałe w drugiej, ale po pierwszych dwóch, trzech dniach zostało to wszystko wymazane, wyrównane, więc tutaj się nic nie dzieje. Jeszcze chciałem powiedzieć, dlaczego arowana, bo to, że tyle ryb jest odławianych, że też środowisko jest zanieczyszczone. Sami byliśmy świadkiem, że niestety Peruwianczycy nie dbają o swoje naturalne środowisko. Można spotkać setki, a nie tysiące plastiku, który jest w rzekach, który jest w lesie tropikalnym, który jest przy drogach. Oni nawet w sklepach, to co było u nas w latach 90. do zakupu małej paczki zapałek dają gdzieś tam reklamówkę. Nie dbają, wyrzucają to na ulicę, później to sprzątają. Ale skłoniło mnie też arapaima. Dlaczego arapaima? Bo z jednej strony ta ryba jest chroniona, trzeba mieć certyfikaty, wszystko. Wszystko jest naprawdę fajnie. Tylko że problem polega na tym, że z jednej strony, tak jak tutaj gdzieś zaraz pokażę na zdjęciu, są na przykład takie boksy, w których się trzyma te ryby, żeby dorastały do metra wielkości, później się je wypuszcza, a z drugiej strony można iść rano. My akurat byliśmy tak mało rozgarnięci z moją żoną, że poszliśmy sami. Nasz język hiszpański był ubogi, a gdy chcieliśmy zrobić zdjęcie zabitym arapaimą, to by nas chyba sami zabili, bo wiadomo, że ryba jest pod ochroną i robić nie można. My bardzo, bardzo chcieliśmy. Ochroną tych ryb zajmuje się na przykład Uniwersytet w Pukalpie, który ma może niewyględne budynki, ale tutaj są studenci, którzy właśnie w tych boksach też przetrzymują te ryby, wypuszczają, kiedy mówią, osiągają przynajmniej metr. Są też te ryby trzymane w basenach. Tutaj zaraz pokażę film, gdzie już są ryby już na tyle dojrzałe, mają odpowiednią wielkość, że będą już puszczane do rzeki i też są obok trzymane ryby jakby do rozrodu w wielkości 3-3,5 metra. Mam nadzieję, że ten film tutaj pójdzie. Nie pójdzie, ale mam go osobno, także chcę wam go... Tej wielkości arapaimy są już puszczane do ukajali, także... Fajnie to wygląda, powiem szczerze, że te ryby idą jak psy za człowiekiem, więc...
Powiem tak, to nie jest, tam się nie przykłada uwagi do Bóg wie jakiej karmy. Tutaj właśnie pan, który się opiekuje tymi rybami, wziął worek z pokarmem dla psów i to jest dawanie już do dorosłym osobnikom, które też gdzieś tam można spotkać na targowisko, ale tylko w tej części, czyli możemy zobaczyć de facto tylko głowę, reszta już jest odcięta i dawno sprzedana. Tak jak powiedziałem, z jednej ryby można przeżyć miesiąc czasu. W Peru nie ma czegoś takiego jak socjal. Możemy spotkać na ulicach dzieci w wieku 8, 9, 10 lat, które sprzedają, pracują, matki w wieku 14-15 lat, które też sprzedają, jak i starców, którzy robią wszystko, żeby w miarę żyć. To też był jakby impuls, że wiadomo, nie mam warunków, żeby hodować arapaimę, bo żeby arapaimę mieć, to trzeba mieć zbiornik minimum te 20 tysięcy litrów. Zbiornik, który posiadam, pozwala mi na to, żeby docelowo posiadać tam parę arowan. Tak dla osób, które chciałyby mieć te piękne, mądre ryby, to tak naprawdę minimalny zbiornik według mnie to jest 2,5 metra. To jest taki zbiornik, którym pozwoli tej rybie spokojnie funkcjonować. Na etapie, kiedy ta ryba ma 20-30 cm, ona jest w gruncie rzeczy dość delikatna. Posiadanie ją z większymi pielęgnicami niekiedy może się dla niej źle skończyć. Ona dopiero jak ma te 40-50 cm ma tą swoją jakby moc. To tak pokrótce. Ja chciałem wam tylko jako ciekawostkę, bo tutaj wziąłem jeszcze te zdjęcia z Pukalpy, pokazać wam pewnie część ryb, które są u nas w akwariach i możliwe, że niektóre też będzie można tutaj też zobaczyć. Pozwolę tak w ciągu chwilę. To jest oczywiście arowana. Mamy też sumę. Arowany. Mamy następne ryby. To jest, ja może jeszcze przejdę do ryb, bo to jest ryba, to jest, mam lekko wymieszane zdjęcia, ale tutaj są zdjęcia ze sklepu zoologicznego. To jest jedyna dzika pielęgnica, którą można gdzieś było tam zobaczyć. Cena jej to jest $8, jak na warunki peruwiańskie dość drogo. Tak wygląda mniej więcej sklep. Proszę zobaczyć, tam nie ma jakby, akwaria są do części zalanych, więc tam część jest akwarii bez filtracji, z reguły są to małe filtry wewnętrzne. To nie jest sklep taki jak w Polsce. Tam się nie kupi pokarmu, tam się w większości nie kupi sprzętu. Stoją regały, są ryby, na przykład zwykły gubik kosztuje tam 5 soli, czyli 5 zł, tak jak u nas przelicznik, więc wcale też nie jest tam tanio. Sklepy bardziej ubogie. To jest największy sklep w Pukalpie. Pukalpa liczy 400 tysięcy osób. Można sobie wyobrazić, jak to wygląda. I z tego, co wiem, bo akurat mieliśmy tam przyjemność rozmawiania jak i z tym dżentelmenem, jak i z Polakiem, który tam mieszka. Tak naprawdę sklepy zoologiczne kojarzą się tylko z zakupem karmy dla psów, kotów, paszy dla kur, dla innych zwierząt, ale akwarystyka tam jest, tam praktycznie nie ma akwarystyki. Jedyną rybą, którą Peruwiańczycy na potęgę kupują, to są karpie koi i welony. Ich ryby, które mają piękne, cudne, nie interesują. Byliśmy w największym ogrodzie zoologicznym. Był jeden gatunek pielęgnic, nic więcej nie było z ryb, więc pod tym względem jest to jednak wielka tragedia. To był właśnie dżentelmen, tak wyglądają ich zbiorniki w największym sklepie w Pukalpie. Także no nie ma tutaj jakby szału, więc nasza wycieczka tak naprawdę nie miała się czym zachwycać. To sklepy oczywiście zakratowane, jak to całe Peru. I tak naprawdę to wszystko, co
co możemy zobaczyć, więc pod tym względem wygląda to dość ubogo. Szkoda, że nie korzystają z tego, co moja mówię. Nawet pierwsze akwarium, gdzie ludzie wchodzą, muszą być z rybami, które one kupują. To jest całe wyposażenie tak naprawdę sklepu zoologicznego. Jeszcze zobaczę. To jest ukajali. Widzieliśmy też delfiny. Tu już jest, my byliśmy w kwietniu, więc poziom wody był już dość wysoko. Woda, tak jak tutaj widać, jest dość no nie jest taka czysta, no tak naprawdę jak się wkłada rękę, to po 20 cm już tej ręki nie widać, więc nie jest to żadna taka atrakcja. Próbowaliśmy zrobić testy też, więc co nas zaskoczyło, pH tej wody było na poziomie 7. To było bardzo dla mnie zdziwieniem, więc a wtedy też nie było jakby opadów. Nie wiem, jeżeli macie jakieś pytania związane z Arowaną, to proszę bardzo, postaram się na nie odpowiedzieć. Także tak naprawdę to już jest koniec prelekcji. Tutaj jeszcze gdzieś pewnie świnki morskiej nie mam, ale powiem szczerze, tutaj jest danie, które też jedliśmy. Jest to naprawdę, te robaki są dość fajne, dość dobre, warto to spróbować. Jedyną rzeczą, którą trzeba zawsze tam jeść, to sok z limonki plus ostrą paprykę. To powoduje, że flora bakteryjna gdzieś tam jest chroniona, więc tutaj nie ma problemu. Tu też powinienem mieć jeszcze chyba paku na zdjęciu, także... Kupę ryb, mówię, te targowiska wyglądają fatalnie. Masę krwi, masę smrodu i kupę ryb, które leżą, które są zabijane, które w dużej mierze możemy gdzieś tam zobaczyć w naszych akwariach. Także to tyle już z mojej strony. Ja zapraszam naprawdę do śledzenia naszego projektu na Facebooku. Postaram się w ciągu raz na dwa tygodnie wrzucać filmy, ale też będę wstawiał informacje, te, które uda mi się przetłumaczyć z tego opracowania, które udało mi się pozyskać, które jest przygotowane przez Kolumbijczyków i Peruwiańczyków. Jest tam wiele ciekawych kwestii związanych jak i z rozmnażaniem arowan, jak i też z hodowlą tych arowan w sposób gdzieś tam typowo hodowlany, nie w sposób dziki, także na bieżąco będę się starał to wszystko mieszkać. Ja ze swojej strony serdecznie dziękuję.